Dzień dobry. Po wczorajszym jedzeniu, ponieważ zjadłem jeszcze wczoraj dużą czekoladę, taką Milkę, wiecie, chodziła za mną, chipsy, wypiłem piwo zero. Coś jeszcze jadłem wczoraj? No jakiegoś tam chyba patona czy coś takiego. Waga, już wam powiem dokładnie. 102,2 kg. Oczywiście mało to miarodajne, bo przez całą noc piłem dość dużo wody. Jestem na pewno nabity fajnie, ale idziemy na spacerek, przejść się teraz troszkę, poruszać, żeby miło zacząć dzień. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, wskakiwać na rowerek, więc zrobimy sobie cardio w formie po prostu długiego spacerku, tak żeby się rozruszać. Może jakąś kawkę po drodze kupimy. Zobaczymy. Dzień dobry. Witam was. Dzisiaj troszeczkę z innego położenia, że tak powiem, dosłownie położenia z ziemi. Żałuję tylko, że nie wziąłem mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę słychać, bo myślałem, że ptaszki będą przyjemnie śpiewać, ale śpiewają bardzo, bardzo głośno. Słuchajcie, jesteśmy dzień po zawodach. No i co dzisiaj? Dzisiaj odpoczywam. Dzisiaj chcę sobie odpocząć cardio. No można powiedzieć, że jest zrobione, bo jest, przyszedłem się troszeczkę już, jeszcze chwilkę sobie pochodzę. Ale słuchajcie, to nie jest spowodowane żadnym, nie wiem, jakimś dziwnym ciśnieniem na bani czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, lubię swoją rutynę z rana, więc po prostu jakaś forma rozruchu musi dla mnie być, wiecie. To jakoś tak teraz, jak byłem na zawodach, to non stop chodziłem po kawę, więc poszedłem sobie po zresztą najobrzydliwszą kawę, jaką piłem od bardzo dawna na stację. No i pomyślałem sobie, że przejdę się do parku, troszkę sobie odpocznę psychicznie, żeby się troszkę zresetować. Dzisiaj też nie za wiele będę tych komentarzy czytał. No co już będę mówił? No tutaj z Luki już rozmawiałem, wnioski są wyciągnięte. Znaczy rozmawiałem bardzo tak pobieżnie na zawodach, więc dzisiaj będziemy się zdzwaniać pewnie, ewentualnie jutro zobaczę, jak dzisiaj będę z czasem stał. Komar. I wtedy powiem wam, co dalej. Na razie plan jest taki, że lecimy dalej na komary, kurde, na zawody, tak jak było ustalone, 25 maja jest Pro Qualifier, próbujemy swoich sił, a później zobaczymy. Te dwa zawody miałem w kalendarzu, mam je cały czas w kalendarzu, robię swoje, więc to jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj robię sobie dzień taki z Sylwią, bo wiecie, jak to jest na prepie. Człowiek myśli głównie o sobie. Tak naprawdę cały dzień się zasuwa, bo dwie sesje cardio, bo pozowanie, bo trening, bo podopieczni. Ja jeszcze jestem taki, że ja zaległości absolutnie mieć nie lubię, więc kto ze mną współpracuje, ten wie, że nawet na zawody komputer wziąłem, do podopiecznych dzwoniłem, miałem z nimi cały czas stały kontakt, cały czas odpowiadałem. I to też jest absorbujące. Zabiera czas, więc mamy teraz 6:30. Dopiję sobie kawkę, wrócę sobie do domu, jeszcze skoczę chyba do Lidla, bo wodę trzeba kupić, ogarnąć jakieś mięso na dzisiaj. Dzisiaj będę jadł na co mam ochotę w zasadzie, ale powiem wam, że wczoraj zjadłem, powiem wam wszystko, co zjadłem wczoraj. Nie będę tutaj ściemniał, że zjadłem tylko jednego burgera, bo to jest nieprawda. Po zawodach, jak widzieliście, zjadłem łososia. Ja nienawidzę jeść, jak wracam w trasie. W ogóle to jest zły pomysł, pamiętajcie. Jedzenie w trasie. Dużo osób mówi, że potrzebuje coś słodkiego w trasie, jak jedzie. Słuchajcie, rozchwianie sobie poziomu cukru, jak musicie być skupieni na trasie, to nie jest dobry pomysł, bo to się skończy w dwie strony. Albo
będziecie mieli cały czas kraszę cukru i będziecie musieli cały czas ten cukier podjadać, bo w przeciwnym razie no, po prostu uśniecie za kółkiem. Albo w drugą stronę, czyli generalnie, no nie no, w zasadzie tylko tyle, nie ma z drugiej strony. Tak to będzie wyglądać, bo raczej chyba nikt po prostu nie stwierdzi w pewnym momencie, że a, chrzanić to i przestanie jeść, bo jedzie się wtedy tragicznie, jak się usypia od kraszów cukru, więc ja nie polecam, ja nie lubię zresztą w trasie jeść, więc jak przyjechaliśmy, zjadłem sobie tego burgera, bo bardzo go lubimy. Mamy tutaj taką restaurację, która się nazywa Śródmieście w Tarnowie. Ona serwuje jedne z najlepszych burgerów w ogóle, jakie można dostać, więc jakby ktoś był w Małopolsce, był w Tarnowie, miał ochotę na burgera i dobrej jakości jeszcze do tego, to tam można znaleźć. I zjadłem chipsy duże, bo za mną chodziły całego prepa, chipsy z piwem zero. Także to zjadłem, do tego dużą czekoladę Milkę, tą taką wiecie, tą naprawdę dużą. No i to mnie już zabiło, bo to było bardzo dużo cukru. Nie jestem przyzwyczajony normalnie, ale zaspokoiłem wszystkie swoje potrzeby, więc dzisiaj nawet nie mam pomysłu, co mogę zjeść. I w ogóle nawet nie jestem, szczerze mówiąc, głodny. Chyba przez te ładowania i to wszystko. I ja generalnie już taki food focus dawno, dawno temu mam ze sobą. Ja rozumiem, że dla kogoś to może być dziwne i to się może wydawać, że ja jakieś ascetę zgrywam czy coś takiego. Ale nie, pamiętajcie, ja miałem takie okresy w swoim życiu, że po prepie to leciałem w tango grubo. Pamiętam po swoich pierwszych zawodach, tak straszliwie się najadłem, że jadłem dosłownie do momentu, w którym cukier ścinał mnie i usypiałem. Z bólem takim brzucha, że leżałem dosłownie w pozycji embrionalnej na ziemi. I jak się obudziłem, to szedłem na stację, wydawałem, nie wiem, po 100-150 zł na słodycze, wracałem. Nie pamiętam wtedy, ile po tych pierwszych zawodach przytyłem, ale w tydzień strasznie dużo. Na studiach to mnie nie mogli poznać ludzie. Tak to wyglądało. A na studia miałem wtedy, nie wiem, 300 metrów piechotą i zahaczałem każdy sklep po drodze, nie? Także jeżeli którykolwiek z młodych zawodników startował wczoraj po raz pierwszy i ma problem z tego typu jedzeniem, słuchajcie, nie ma nic złego w tym, żeby zjeść sobie coś po zawodach. To jest zupełnie normalna rzecz. Zaspokójcie swoje jakieś tam potrzeby, pragnienia, jak ktoś ma, nawet tak bym to nazwał, pragnienia, bo niektórzy to aż śnią o jedzeniu po zawodach. Ale w granicach rozsądku, słuchajcie. W sensie, no ja to mówiąc, jadłem wczoraj, nie wiem ile ma, 300 gramów taka czekolada, ale jak już macie taką czekoladę, zatrzymajcie się na niej, zjedzcie sobie ją i koniec, dziękuję. Wiecie, jakby to nie ma, kolejna czekolada będzie smakować dokładnie tak samo, więc nie widzę sensu, żeby ją dopychać. Pamiętajcie, że to też nie jest tak, że jest po zawodach, możecie teraz coś zjeść, nie? Bo będziecie mogli zjeść przez cały rok, pamiętajcie o tym, także to nie jest tak, że jedzenie po dwa dni po zawodach znika, nie? Wiadomo, że trzeba kontrolować odbicie, bo jest to bardzo niezdrowe, żeby nabierać na siebie kilogramy wody, ale pamiętajcie, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby też uczyć się tej kontroli psychicznej. I o ile, tak jak mówię, nie ma nic absolutnie złego w tym, żeby sobie coś po zawodach zjeść, to myślę, że umiar jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Mówiąc to, oczywiście ja nie wiem, co dzisiaj zjem. Mieliśmy ochotę z Sylwią, bo Sylwia też niedługo będzie zaczynać redukcję, żeby zjeść sobie pizzę. Mamy tutaj taką bardzo dobrą włoską pizzę, która się nazywa Wani w Tarnowie. Jak ktoś będzie, również zapraszam. Jak ktoś jest z Krakowa, to jest to neapolitańska pizza, podobna do tej takiej Norio, chyba to się nazywa, coś takiego, tylko że 1000 razy lepsza. Więc być może to, nie wiem, jakąś taką małą sobie randkę zrobimy dzisiaj. Kebab za mną chodzi, powiem wam szczerze. Kebab za mną, znaczy chodzi, teraz już niedawno nie chodzi, bo jakoś tak, nie wiem, mi to zbrzydło.
ale jak byłem na trepie oglądałem coś z Księżula, ktoś mnie śledzi, to wie, i on często kebab je, i często też Nathana Diasza oglądałem, i on często też kebab je, i jakoś tak za mną chodzi, więc być może dzisiaj zjem, nie wiem, nie planuję na razie nic, szczerze mówiąc, tak jak mówię, jakoś tak dzisiaj nie mam w ogóle pomysłu na ten dzień. Na ten odcinek też nie, w ogóle dzisiaj nie będę za dużo nagrywał, idziemy z Sylwią później na siłkę, ale z siłki też chyba nie będę nic nagrywał, nie wiem co będę robił, myślałem, żeby zrobić nogi, ale nogi mam naprawdę strasznie zmęczone, powiem wam, nie wiem czemu, ale nogi mam zmęczone, więc bardzo możliwe, że po prostu tak jak jest w planie, jutro zrobię nogi, a dzisiaj sobie przypompuję jakąś klateczkę, tak żeby się pobawić, żeby trochę rozruszać. Ten glikogen wczorajszy. No i w zasadzie tyle chyba. Powiem wam, że ta kawa się, jak jest zimniejsza, to jest lepsza. Ale jest to nadal wciąż niedobra kawa. Strasznie. Zbieram się zaraz. Jakieś tam przebitki wam dzisiaj postaram się może coś dograć, a może nie, więc jeżeli nie, to bardzo wam dziękuję za dzisiaj, a jeżeli tak, to widzimy się dalej. Cóż mogę powiedzieć, działamy, zostało 3 tygodnie do zawodów kolejnych, to zleci tak samo szybko jak zleciały teraz ten czas, bo ten czas teraz zleciał tak szybko, że dla mnie to jest aż niesamowite. No ale cóż, lecimy dalej z daily vlogami, pamiętajcie, nie poddajemy się, zapierdalać trzeba. No i tyle mam do przekazania. Wszystkiego wam dobrego życzę i widzimy się później. Dobrze, jest godzina prawie 9, śniadanko mistrzów, 50 płatków owsianych, 20 gramów odtłuszczonego masła migdałowego, jakieś 15 gramów czekolady gorzkiej, nawet nie liczyłem, 40 gramów izolatu. Tutaj jest 50 gramów łososia, 100 gramów serka wiejskiego pod tym, pomidor, jeden bajgiel i tutaj dwa plastry sera proteinowego i jakieś 50 gramów kurczaka. Moje śniadanko przedtreningowe. Widzimy się później. Nie wiem, raczej na treningu nie będę nic nagrywał.